Świąteczne stoły to nie tylko dania gorące, ale też dania na zimno. A żeby na zimno te dania trochę przetrwały, trochę dłużej postały na stole, to ja lubię zrobić je w galarecie. Zapraszam właśnie na pstrąga w galarecie. Pokażemy, jak ugotować pstrąga, jak wyczyścić pstrąga. Także zapraszam serdecznie. A teraz Wam pokażę, jak ja w sprytny sposób czyszczę pstrąga, tak żeby nie upaskudzić całej kuchni. Chodźcie ze mną. Biorę pod bieżącą wodę. Tutaj środek, tak żeby wszystko dobrze wyczyścić. Pod bieżącą wodą. Biorę druciak i druciakiem po prostu delikatnie pocieram, tak żeby te łuski wszystkie zeszły. I w taki sposób mam czystą kuchnię, niezachlapaną, ja jestem czysty. A jak nożem, to te łuski to kurczę i we włosach, i na kuchni, i na podłodze, wszędzie są. I druga strona. Teraz przygotujemy wywar do ugotowania pstrąga. Do garnka wlewasz tyle wody, żeby ryba była przykryta. I ja na tą ilość daję 5 łyżeczek soli. Naprawdę nie bój się, nie będzie nic zasłone, po prostu tak musi być, bo ryba jest bardzo krótko gotowana. Teraz daję 2 łyżeczki pieprzu czarnego. Trzy liście laurowe i 6 kulek ziela angielskiego. I dodaję 30 ml octu. Ocet ja mam 20%. Ja pstrąga wyporcjuję, ale możesz też ugotować go w całości. Gotowany pstrąg jest też bardzo smaczny, tak po prostu na obiad do zjedzenia. A do galarety ja lubię go wyporcjować. Bardziej podzielny. Tak, tak. I pstrąga dzielę na takie dzwonki. Czyli mamy 4 porcje z jednego. Tak. I teraz drugiego. Głowę zobaczymy, czy nam się przyda. Może do dekoracji ładnie będzie wyglądało na półmisku. I teraz wkładam rybę do wywaru i gotujemy 4-5 minut. 5 minut to jest naprawdę maksymalnie, nie dłużej. Zobaczcie, tutaj mam wszystko przykryte. Ryba jest cała przykryta wodą i tak wystarczy. Więcej wody nie potrzeba. Ryba jest już gotowa. Minęło 5 minut. Jest tak. Idealnie ugotowana, bo się nie rozwala ani... Dokładnie tak. Najlepiej na deskę, bo ona jak się wystudzi, tak do deski nie będzie się mocno przyklejać. Jak dasz na szklany talerz, to będzie się przyklejać ta ryba. A tu na desce drewnianej tak nie będzie. Ja teraz dam tą rybę do wystudzenia, a ryba jest już gotowa. Minęło 5 minut. Jest tak. Idealnie ugotowana. Zajmę się rybą. Muszę wyjąć ości z ryby. Jak jest dobrze wystudzona, to te ości pięknie odchodzą. Zobaczcie tutaj, o. Bardzo ładnie. I teraz z drugiej strony też. Ważne jest, żeby dokładnie to zrobić. Tak, dobrze jest, żeby tych ości nie było, bo jak już damy w galarety, to już może być za późno. To z drugiej strony też jeszcze zostało. No trochę jest zabawy, ale pstrąg jest naprawdę wdzięczną rybą. Później w galarecie świetnie to smakuje. Tu grzbiet też wyjęty. Tak oczyszczoną rybę kładziemy na półmisku. Następne wyjmujemy tak samo. Płetwy jak są, to zobaczcie, ja usunąłem te płetwy
i zawsze na półmiski jak układam, to układam tą ładniejszą stroną po prostu do góry. I można zrobić także takie połówki, a można, wtedy jest więcej na półmisku, a można zrobić po prostu takie dzwonki. Ja wolę dzwonki, bo chcę ułożyć po prostu kształt ryby. Teraz trzeba ogon też zbawić ości. Tutaj tą dolną płetwę wykraiwamy. Trzeba po prostu naciąć. Naciąć przy kościach. Lepiej od środka. Nowy. I nacinam i otwieram. I to ładnie tutaj wychodzi. Bo oczywiście chcemy, żeby ta płetwa nam tak, została. Tak, to musi być, bo to ładny efekt daje. Wtedy jest ryba z ogonem, a nie bez ogona. I teraz wystarczy tylko tę ość po prostu nagiąć, tak? I ona odejdzie, a płetwa zostanie. Tutaj mamy te przy tej dolnej płetwie ości też usunięte. I tu wszystko już jest czyste. Możemy użyć tego. I półmisek podobny, prawie podobny do ryby jest. I teraz zajmiemy się dekoracją. Zrobimy cytrynę. Cytrynę pokroimy w takie ząbki, tak żeby można było ją sobie jeszcze wycisnąć na rybę i skropić tą rybę tak, żeby była smaczniejsza, żeby mdła nie była. O. I teraz układamy. Taka prosta dekoracja po prostu. Na razie prosta, ale wyjdzie z tego arcydzieło. Robimy to po to prosto, żeby każdy mógł to w domu zrobić. Tak, dokładnie. Jest to kuchnia domowa. I teraz zrobię pomarańcza. Może do nie... dekoracji. I teraz pomarańcza dajemy w taki sposób na środek. I zobaczcie, to jest bardzo prosta dekoracja, ale jak to powtarzamy, oczy jedzą pierwsze. Tak. Każdy to może zrobić w domu i masz półmisek z galaretą jak z luksusowej restauracji. Teraz przygotuję żelatynę. Ja mam żelatynę na 2 litry wody, opakowanie jest napisane przez producenta, że na 2 litry wody, więc ja zrobię na 1,5, bo to, że producent pisze, żeby zrobić 2 litry, to mnie to nie przekonuje. Zawsze daję po prostu trochę mniej wody i ta żelatyna jest, no lepsza jest. Także zrobimy 1,5 litra wody. Do żelatyny dodaję kostkę warzywną. Jak nie masz jeszcze kostki warzywnej, to polecam, tutaj będziesz miał przepis, jak zrobić samemu kostkę warzywną, taki na bulion warzywny. Wkładam, wsypuję żelatynę i wszystko po prostu dokładnie mieszam. Pamiętaj, że żelatynę trzeba dobrze rozpuścić. Teraz posmakuję, czy wywar jest ok. Jeszcze szczyptę soli. Teraz żelatynę mam gotową, daję ją do wystudzenia. Pamiętaj, żeby sprawdzać, czy nie jest już wystarczająco gęsta. Zaczynam od tego, że zetrzemy warzywka. Warzywka do ryby po grecku trzemy na grubych oczkach. I zabieramy się od tego spędem. Szybko, szybko. Bo Mikołaj nie długo na chodzie. Tak, warzywka mamy już poszatkowane. Teraz pokroimy forsz. On już jest wcześniej umyty oczywiście. No tak, tak. Nie lubię piachu. Teraz pokroimy cebulkę. I to wszystko będziemy dusić na patelni. Wszystkie warzywka razem. Tak, wszystko mamy już poszatkowane.
podłączamy patelnię na początek na duży ogień, żeby się nagrzała. Dajemy olej roślinny. Warzywka, sporo tego. Niech się trochę podgrzeje. I jak się podgrzeje, wrzucimy je na patelnię. Dobrze, tłuszcz mamy już tak ciepły, słychać, że się wszystko już ładnie tutaj smaży. A tłuszcz jest. Mamy cebulkę, teraz na cebulkę rzucamy resztę warzywek. Słuchajcie, jak będzie za dużo tych warzyw, nie będą się mieścić Wam na Waszej patelni, czy ewentualnie możecie to robić w brytwance, to czekajcie chwilę, podsmażyć, to wszystko będzie mniej zaraz, bo to się ugotuje, to się wszystko skurczy. Ja postaram się zmieścić to na raz. Tak. Warzywka mamy dane. Tu możemy wrzucić jeszcze 3 listki laurowe. Kilka ziarenek ziela angielskiego. 2 łyżki, patrzcie, ja mam taki wymieszany, pieprz z solą razem. I polecam używać też tak. Proporcja? 1 do 1. 2 do 1, tak. 2 do 1. 2 do 1, ok. No. Czyli 2 porcje soli, 1 porcję pieprzu. I papryka słodka. Ja wiem, że tu każdy ma jeszcze bardzo dużą pokusę dać coś takiego sztucznego, jak jarzynka albo coś tam. Słuchajcie, tu macie same świeże warzywka. Nie dawajcie tego. Naprawdę tam to będzie smaczne, może, ale to będzie dużo zdrowsze i lepsze. Teraz to zmniejszymy już płomień. Przykryjemy i na takim średnim ogniu, ja mam tutaj skalę do 9 maksymalnie, to zrobimy na 5. Co jakiś czas zamieszać, podlać później troszkę wodą i tak będziemy to dusić, aż to wszystko nam się ładnie zeszkli. Warzywka nam się smażą, tam się duszą ładnie, teraz weźmiemy się za rybkę. Rybkę osuszymy. Ja tu mam dorsza, filet. Ty możesz dać, nie wiem, morszczuka. Nie polecam jednej ryby o nazwie panga. To jest taki wyrób rybopodobny. Jak najbardziej tego nie polecam. Dorsz właśnie albo morszczuk jest taką rybką akurat, no, nie polecam. Rybka jest osuszona. W miarę jak się udało. Teraz to pokroimy na mniejsze kawałki. Jeszcze na raz. Rybka po grecku to są takie małe kawałki, właśnie rybki, tak żeby to na widelec wziąć z tym farszem. I nawet jak masz stół taki na stojąco, stół angielski tak zwany, to pasuje jako jeden kęs. Ona oczywiście się skurczy. Tak, przy smażeniu to jeszcze będzie mniejsze, ale no. I dajemy tylko pieprz i sól. Ja wiem, że też są jakieś takie przyprawy już do ryby, tak, dokładnie, przyprawa do ryby. Ja zawsze uważam, że jak coś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Sam skomponuj sobie swoją ulubioną przyprawę. Dla mnie to jest pieprz, sól do ryby i to wystarczy, naprawdę. Tak, przewrócimy na drugą stronę i zrobimy dokładnie to samo. Pieprz, sól. Ja dlatego robię taką mieszankę samemu już. Wtedy ta ryba nie będzie ani przesolona, ani przepieprzona. Będzie akurat doprawiona. Nawet rymowanka tu ci tak się wykłada. I teraz dajemy w mące. I tak przygotowaną rybkę rzucimy na tłuszcz gorący, ja potem już nastawię, się nagrzała. Zmniejszymy ogień. Tłuszcz roślinny. I zobaczcie, jak to idzie sprawnie. I rybkę wrzucamy na rozgrzany tłuszcz. Ja najpierw podgrzałem na dużym palniku, a później zmniejszyłem z 9 na 7. Żeby ta ryba nam się za szybko nie ścięła, nie przypaliła. Tak, rybkę smażyliśmy 4 minuty z jednej strony. Teraz tyle samo z drugiej strony. Na wolnym ogniu. Tak, zobaczcie, te warzywka są trochę za sucho i za wolno one nam się smażą. Ja podkręcę tutaj na maksa teraz, na 9, żeby nam się trochę zaczęły lepiej smażyć.
i dołożymy troszeczkę jeszcze oleju, żeby nie były takie suche. O. Warzywka muszą być fajne, soczyste. O. Dobra, zaczynają inaczej wyglądać. Zobacz, jak one maleją. Była patelnia, była czubata, w tej chwili jest ich dużo mniej. Przykryjmy je i zobaczmy za 5 minut, jak będą wyglądać. Rybka jest usmażona. Damy ją na ręcznik papierowy, żeby ten tłuszcz odsączyć. Ja nie lubię tak tłustego. Jak lubisz, żeby było tłuste, to nie musisz dawać na ręcznik. Możesz od razu na półmisek, na którym będziesz wykładał tą. Moja prośba jest tylko taka jedna techniczna. Jak smażysz rybę czy mięso, to zrób to tyle, ile trzeba z jednej strony, później przełóż na drugą stronę i nie wracaj z powrotem do tej pierwszej. Żeby każde mięso czy ryba, żeby było soczyste, po prostu smażysz z jednej strony 3, 4, 5 minut, przekładasz na drugą 3, 4, 5 minut i tak zostawiasz. Koniec. Nie przekładasz z powrotem na tą pierwszą stronę. No dlaczego? Jest zrozumiałe, bo białka się zatykają i mięso się nie wysusza, jak zrobisz raz z jednej, raz z drugiej. Po prostu 5 minut z jednej, 5 minut z drugiej, albo 2 minuty z jednej, 2 minuty z drugiej strony i nie wracasz, żeby tego nie wysuszyć. Wtedy mięsko masz soczyste, czy rybę masz soczystą. Zobaczmy, co z farszem. Ładnie, pięknie, jak przewracasz tą patelnią, ale później sprzątania. Aj, kobieta. Dobrze, sprawdźmy, jak to, czy... Damy jeszcze troszkę soli i pieprzu. I papryki słodkiej. Przyjmijmy, że to jest jedna płaska mała łyżeczka. Wszystko dokładnie opiszemy w składnikach, nie? W opisie. Trochę wody dajmy teraz, niech to się podusi, bo się wysuszyło już wszystko. I przykryjemy to z powrotem, niech to się jeszcze dusi. Pamiętaj, tej wody tak tylko minimalnie, żeby to nie przypalić. Żeby ich nie przypalić, żeby one wilgoć złapały, żeby się dusiły ładnie. Przykrywamy i za 3 minuty znowu sprawdź, co 3 minuty, żeby one się nie przykleiły, bo będą gorzkie. Warzywka dochodzą i teraz damy koncentrat pomidorowy. Taki ładny, mały słoiczek to jest, nie wiem ile to jest mililitrów nawet, będzie chyba jakieś, nie wiem ile, 200? 200 chyba. Stówka. Stówka? Niech będzie stówka. Sprawdzimy i sprawdzę i w opisie to napiszemy. Tak, koncentrat mamy wyrzucony, znaczy wyrzucony, dodany do warzywek. Teraz to wszystko trzeba wymieszać i jeszcze jakieś 5-6 minut to wszystko przesmażyć, żeby to przeszło tym wszystkim przyprawami. Kochani, tu przygotowałem już rybkę, ułożyłem tą usmażoną na półmisku. Tak właśnie takie kawałki. Teraz farsz jest gotowy i teraz gorący farsz nakładamy na tą rybkę. Ona przez to, że ten farsz jest gorący, wiecie, będzie taka bardzo soczysta i przejdzie tymi warzywkami ta rybka. Naprawdę to jest świetne danie, bardzo lubię. Ale no, rzadko się to robi, nie wiem w sumie czemu. Tak, mamy warzywka nałożone i teraz zrobimy, żeby oczy jadły. Jak ja to powtarzam. Ładną dekorację. Z jednej strony i z drugiej strony. Tak. Zobaczcie, pięknie. Powiem, że to pomysł mojej żony, ta dekoracja. O. Proszę. I mamy rybkę po grecku. Mamy rybkę po grecku udekorowaną, smaczną. Dajemy ją do lodóweczki, żeby się wystudziła. Oczywiście, ale taką gorącą, trochę przysudzi się, tak. To jeszcze, żeby to wszystko ściągnęło do lodówki. Oczywiście zawijamy folią. Żeby ta lodówka nie przeszła tą rybą, to po prostu trzeba ją zawinąć ładnie. To jak się wystudzi, ona przejdzie tymi przyprawami i będzie pyszny dodatek do wigilijnego stołu, ale i w ogóle na co dzień. Bardzo smaczna
potrawa. Robię dzisiaj barszcz czerwony na zakwasie. Zapraszam, zostańcie z nami, to będzie coś wspaniałego, coś pysznego. Do garka wlewam litr zimnej wody. Będę używał kostki warzywnej mojej produkcji. Jak jeszcze nie masz tego, zamiast bulion warzywny robić, możesz takiej kostki użyć warzywnej. Jak jeszcze nie masz tego, to tutaj z lewej strony u góry będziesz miał link do filmu, jak zrobić swoją własną domową kostkę warzywną. Zapraszam, jest bardzo fajna sprawa. I wygodna bardzo. Bardzo wygodna. Robisz sobie taką kostkę warzywną, zawijasz pasłotko. I masz na własne potrzeby. Kiedy potrzebujesz, to po prostu masz. Kostki wystarczy rozpuścić, dodać do garka i nie trzeba gotować na nowo bulionu warzywnego z tymi wszystkimi warzywami, z włoszczyzną. Po prostu masz gotowy wywar. A że robimy barszcz wigilijny, robimy go bez mięsa. Tylko warzywka właśnie i buraki. Barszcz będę gotował na zakwasie. Zakwas zrobiłem wcześniej. I tak samo jak z kostkami warzywnymi. Jak nie masz jeszcze własnego zakwasu buraczanego, to zapraszam, tutaj będziesz miał z lewej strony link do tego, jak zrobić zakwas buraczany samemu. Świetna sprawa, ja codziennie rano piję około 100 ml takiego zakwasu. Jest siła, jest power, także polecam serdecznie. A barszcz na takim zakwasie to jest prima sol. Ja teraz odcedzę sobie około litr. No to pewnie tak wyjdzie cały. No nie. Buraczki, czosnek i tak dalej, tą całą zawartość wrzucę do garka. Nie będzie na wkładzie buraczki i tak dalej, to wszystko tą zawartość tutaj, no nie całą, ale część dam właśnie do garka, bo ten barszcz będzie intensywny. Będzie miał taki fajny smak. O, i to wrzucę do naszego garka i będę gotował. Także daję to i teraz daję jeszcze świeżych, surowych buraków, tylko je muszę obrać. Buraki obieram ze skórki. No tutaj w tym przypadku jednak dobrze jest założyć rękawiczki, bo te ręce później nie wyglądają korzystnie. No i to są świeże buraki, więc intensywny kolor zostawiają. Buraczki mam obrane, teraz idę je umyć jeszcze. Buraczki pokroję na takie plastry. One szybciej oddadzą swój aromat, smak i kolor. No, i kolor. Można wetrzeć też na tarce, jak ktoś ma cierpliwość i ochotę. To one jeszcze szybciej, taki jeszcze bardziej intensywny nadal kolor. Ale tak, w plastrach jest też ok. Teraz wszystkie buraki gotują, lądują w naszym wywarze. Do barszczu dodaję łyżeczkę cukru. Tak na wstępie trochę soli. Szczyptę soli. Trochę mielonego, świeżo mielonego pieprzu. Dodaję 3 liście laurowe. 4 ziarka ziela angielskiego. I teraz gotujemy około godziny do miękkości buraków. To będzie 50 minut do godziny czasu. I będziemy doprawiać. Teraz do barszczu dodam rozgnieciony czosnek. Tak nożem po prostu rozgniotę i takiej postaci dodam. 5 ząbków. Czosnek dodaję tak na 20 minut przed końcem gotowania. On będzie bardziej intensywny ten barszcz i doda fajny posmak. Dodaję do barszczu ocet jabłkowy, tak do smaku po prostu, każdy musi to już według siebie, możesz spirytusowy, możesz cytrynę, ja lubię ocet jabłkowy dodać. Dobrze, teraz zostało jeszcze jakieś 20 minut gotowania i za chwilę będziemy już doprawiać do smaku tak już ostatecznie. Nadszedł ten czas, żeby wykończyć barszcz, ja już wyłączam całkowicie. Będę dodawał zakwas, a tego zakwasu nie wolno przegotować. Dlatego, że to jest naprawdę bardzo prozdrowotny wywar. Bardzo dużo właściwości ma takich prozdrowotnych, więc da cały smak. I kolor. I kolor. Także powinno się go tak do 90 stopni tylko podgrzewać, nie więcej. Wysmakujmy. Damy majeranek. To ma tak jedna duża łyżka. Majeranku. Majeranku, tak. Cukier.
na łyżce takiej do zupy pół, połowa łyżki. I według mnie jeszcze sól, trochę na czubku łyżki. Też każdy może sobie dobrać. Tak, to już każdy po prostu według siebie. I jeszcze potrzeba jest pieprzu świeżo roztartego. Ja mam świeżo rozetrę trochę jeszcze. I tak pół łyżeczki pieprzu, ale to mówię, to ja tu według siebie teraz doprawiam. Ja wiem, że każdy z Państwa jest inny i każdy ma inne te walory smakowe. Są ludzie, którzy lubią z octem spirytusowym. Jak najbardziej możesz dać octem spirytusowy. Jak nie lubisz octu, po prostu możesz dać cytrynę, żeby zakwasić. Ale barszcz musi być kwaśny też. Według mnie barszczyk jest już gotowy. Jak dla mnie jest bardzo dobry. Kolor też jest odpowiedni. Kiedy barszcz się przegotuje, on też traci kolor. Tak, barszczu już teraz też właśnie, tak, ja zapomniałem. Barszczu nie powinno się przegotowywać teraz. Po prostu podgrzewamy tylko do 90 stopni. Nie przegotowujemy, bo traci kolor, traci te swoje właściwości. A tak naprawdę ten barszcz będzie dobry, taki właściwy smak będzie miał dopiero jutro. No i dobrze. Jak każda zupa. Który można wcześniej sobie przygotować. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Do listy dołączony jest film instruktażowy do każdej pozycji. Jak zrobić krok po kroku. Zobacz, jakie to proste. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Zaczniemy od tego, że rozrobimy drożdże. Potrzebujemy do tego około 150 ml mleka, ciepłego mleka, tak w temperaturze między 30 a 40 stopni, 20 gram drożdży. Te drożdże trzeba rozpuścić w tym mleku. Dodaję łyżeczkę cukru i łyżeczkę mąki. I to wszystko teraz muszę rozpuścić i odstawię to po prostu w takim letnim miejscu, żeby ten roszczyn chyba to się nazywa, żeby to urosło. Trzeba dokładnie te drożdże rozpuścić. Ja ten roszczyn przykryję tak ścierką i odstawię w letnim miejscu po prostu na jakieś 15-20 minut. Ja do tych pasztecików będę potrzebował pół kilograma kapusty kiszonej i ją teraz tu odważę i ugotuję. Kapusty. I tyle samo kapusty, tak. Dobra, mam tutaj pół kilo odważone. Teraz zaleję to wodą i ugotuję. Teraz pokroję cebulę. Będę ją potrzebował do tego, żeby przesmażyć razem z pieczarkami. Teraz przesmażę cebulkę. Daję trochę oliwy. I cebula ląduje na patelni. Zmniejszę trochę grzanie z 9 na 7, żeby jej nie spalić i teraz pokroję pieczarki. Pieczarki tak w ogóle to zetrę na tarce na grubych oczkach. Można je pokroić nożem, ale ja zetrę na tarce, dlatego że do pasztecików takie będą lepsze. Pieczarek do tej ilości potrzebuje 300 gram i do tego dołożę jeszcze 10 gram grzybów suszonych dla smaku. Te grzyby ja wcześniej zalałem wrzątkiem, po prostu sparzyłem te grzyby. Ja je dołożę. Cebula jest już lekko zeszklona. Dodaję pieczarki i to razem muszę wszystko przesmażyć. Przesmażam tak długo, aż odparuję całą wodę z pieczarek. Trochę daję pieprzu i soli. Teraz kapustę przecedzę. Ona się gotowała już jakieś pół godziny. Odcedzę wodę i rzucam na patelnię do grzybów. Teraz biorę się za zrobienie ciasta. Mam pół kilograma mąki. Do tej mąki wbijam dwa jajka. Jajka wcześniej sparzyłem. Daję szczyptę soli. Tak, tyle na łyżeczce. Teraz to lekko wyrobię i dodam drożdże.
dodajemy drożdże. I teraz po trochu dodaję rozpuszczone masło. I z tym masłem trzeba dobrze to zagnieść. Ciasto mam już wyrobione. Musi być elastyczne, odchodzić i o, teraz jak nacisnę, to musi iść do góry, widać, że idzie. Czyli jest dobrze zagniecione. Trochę jest zabawy, ale paszteciki są warte tego. Teraz tutaj odsypię trochę mąki do miski i odstawię to ciasto. Do lodówki. Do lodówki, tak, pod przykryciem. Na czas, aż się zrobi i wystudzi farsz. Ja tu mam grzyby zalane suszone i ten wywar, tą wodę, ja odleję tu na patelnię z tych grzybków, a grzyby pokroję i dodam. Ale tą wodą podleję kapustę, to wzmocnię smak. Ten farsz będzie smaczniejszy. Grzyby suszone ja teraz pokroję i dołożę do kapusty na patelnię. Trzeba je drobno pokroić po prostu i dołożę do farszu, żeby się razem wszystko smażyło, dusiło. Nasze ciasto pękło, więc znaczy, że ładnie rośnie. Teraz ja tą kulkę podzielę. Trzeba trochę podsypać. Podzielę na dwa i muszę rozwałkować na prostokąt, o ile mi się uda rozwałkować na prostokąt. Teraz nadszedł ten moment, że trzeba wysmakować farsz. I doprawić. I doprawić, tak. Jak dla mnie to jeszcze trochę pieprzu. Ja daję ten roztarty. I pół łyżeczki soli. I to wszystko teraz wymieszam. I jeszcze raz. Farsz układamy trochę kawałek od brzegu. Tak z tym farszem trzeba zrobić tak, żeby to nie było ani za mało, ani za dużo tego farszu. W międzyczasie proponuję, żebyś nastawił sobie, czy nastawiła sobie piekarnik na 180 stopni, góra-dół, albo termoobieg, jak wolisz. Ja ustawiam zawsze góra-dół, tak żeby już był nagrzany, jak będę chciał wstawić paszteciki do upieczenia. Dobrze, i teraz chwila prawdy, trzeba zawinąć. W miarę ciasno, oczywiście. Tak, w miarę ciasno. I jeszcze raz. Teraz tutaj w tym miejscu na złączeniu przesmaruję jajkiem rozbitym, żeby się dobrze paszteciki skleiły. I jeszcze kawałek przesunąć, zawinąć tak, o. I mamy zrobioną jedną część. Teraz trzeba tak zrobić, żeby na to łączenie przesunąć i docisnąć ładnie. Troszeczkę spłaszczyć te paszteciki. Pierwszą partię mam już gotową. Teraz jeszcze smaruję górę jajkiem. I ląduje w piekarniku na około 20 minut. Czyli na ile stopni? 180 stopni, około 20 minut. Paszteciki mamy już gotowe. Są fajne, chrupiące. Wigilijną zupę grzybową. Taką, jak robiła moja teściowa. W moim regionie ta zupa nie była w ogóle znana. Ja pochodzę z Kujawsko-Pomorskiego. Moja żona pochodzi z Mazowieckiego i tam w województwie mazowieckim bardziej ta zupa jest znana grzybowa. U nas to był właśnie barw z pasztecikiem, to była owocowa zupa, a tam właśnie po raz pierwszy, jak byłem na Wigilii u swojej obecnej żony, to poznałem zupę grzybową i naprawdę podbiła moje podniebienie. Naprawdę świetna zupa. Pokażę, jak tą zupę zrobić krok po kroku. Jaki zakwas z kapusty wziąć, bo naprawdę bardzo dużo zależy w tej zupie od zakwasu. Będziemy ją gotować na zakwasie z kapusty kiszonej. Zrobię ją z kluskami ziemniaczanymi. Pokażę też, jak zrobić kluski ziemniaczane,
do zupy grzybowej, bo to nie będzie normalna szara kluska, tylko to będzie bardziej taka biała kluska. Taka bardziej troszeczkę mączna. Ale ja to pokażę wszystko w filmie. Także zostań z nami i zobacz, jak zrobić prawdziwą zupę grzybową na Wigilię. Z Mazowieckiego. Z Mazowieckiego województwa. Żeby to sprawnie szybko poszło, to w pierwszej kolejności nastawmy jakiś litr wody w garnku. Ja będę gotował około 4 litrów tej zupy, czyli litr wody. Do tego będę używał kostkę warzywną, którą sam przygotowałem, sam zrobiłem. I w litrze wody rozpuszczę takie 2 porcje kostki warzywnej. Jak jeszcze tego nie masz, to uwierz mi, nie wiesz, co to jest fajna zabawa w kuchni. Jaka to jest wygoda, mieć taką kostkę warzywną. Nie musisz tych warzyw bez przerwy skrobać do każdej zupy, jakiej potrzebujesz, do wywaru, do sosu. Naprawdę, zobacz, tutaj będziesz miał w górnym rogu, w lewym górnym rogu będziesz miał link do tego, jak zrobić kostkę warzywną samemu. Bez chemii, na naturalnych warzywach. Coś wspaniałego. Zobacz, rozpuszczę to tylko z wodą. Wygoda i oszczędność przede wszystkim. Tak, raz zrobisz po prostu w zależności od tego, jakie masz możliwości do przechowywania takiej kostki warzywnej. Ale ona dużo miejsca nie zajmuje. Ja to robię w takiej formie, ale wiem też od ludzi, którzy piszą w komentarzach, że po prostu tą kostkę warzywną zalewają formy do kostki do lodu. I to też sprawia, zdaje egzamin. Zdaje egzamin doskonale. Także warzywa mamy z głowy. Zobaczcie, to tylko rozpuszczam. Przelewam do garnka i gotuję. Oczywiście, jeżeli nie macie takiej kostki warzywnej, trzeba ugotować warzywa. Trzeba ugotować wywar warzywny, tak, słuszna uwaga. Dolewamy do garnka i niech się nam trochę podgotuje, a my zajmujemy się teraz... grzybami. Ja mam tutaj 30 gram grzybów, które sparzyłem wcześniej. Co to znaczy sparzyłem? Przełożyłem do miski, zalałem wrzątkiem, przykryłem talerzykiem od góry i tak zostawiłem, żeby te grzyby namiękły, żeby były miękkie. I przede wszystkim też z tych wszystkich bakterii, które są na grzybach, żeby się ich pozbyć. W taki sposób. Teraz to wszystko przepłuczę pod bieżącą wodą. I tak jak wspominałem na początku, bardzo ważne jest, jakiej kapusty używamy. Ja mam swoją kapustę, którą sam kiszę i polecam zrobić to samemu. Naprawdę jest bardzo prosto. Tu będziesz miał u góry link z lewej strony do tego, jak zrobić swoją własną domową kapustę kiszoną. Bo wtedy wiesz, co masz. Możesz to posmakować i masz naprawdę świetną kapustę bez octu, tylko taką naturalną. Jak będziesz miał kupną kapustę, posmakuj ją, czy nie jest za kwaśna, czy nie czuć tam octu, bo to jest bardzo ważne przy takiej zupie, żeby mieć naprawdę, musi być smaczna, musi Tobie smakować. I ja z tej kapusty teraz pokażę, tu mam już odciśnięty zakwas. Jak ktoś nie wie, jak odcisnąć, to ja po prostu pokażę. Tu mam kapustę i tą kapustę biorę w ręce i odciskam na sitko ten zakwas. I w taki sposób uzyskuję zakwas z kapusty kiszonej. To jest nic innego jak sok z kapusty kiszonej. No, co niektórzy po świętach bardzo lubią ten zakwas. We wiadomym celu, tak. Także zakwas z kapusty ma dużo takich dobroczynnych właściwości. I przed świętami, i po świętach, tak. I cały czas. Głównie panowie wiedzą, o czym mówię. Tak, I nie chodzi o oczyszczanie z metali ciężkich. Nie. Proszę, zobaczcie. Na około 4 litrów zupy grzybowej wystarczy tyle. To będzie tam około jakieś 800 ml tego zakwasu. Jeśli chcesz bardziej kwaśną, dodaj więcej zakwasu. Jeśli mniej kwaśną, po prostu dodaj mniej. Musisz sam regulować sobie smak tej zupy. Dla mnie tyle wystarczy. Także widzimy się za chwilę. Do wody wrzucam grzyby. I na razie, słuchajcie, nie daję żadnych przypraw poza liściem laurowym i zielem angielskim, które za chwilę dodam. Dlatego, że zakwas z kapusty jest słony, jest kwaskowy i to będę później dodawał do tej zupy. I dopiero po tym będę doprawiał do smaku. Więc nie dajemy żadnej soli ani pieprzu, nic, dopiero później. Teraz w takiej formie gotuję około pół godziny, żeby te grzyby zmiękły. I później powiem, co dalej. Nie dajemy, podkreślam jeszcze raz, ani grama soli, ani pieprzu. Zupa mi się gotuje, a ja w tym czasie zrobię kluski ziemniaczane i zacznę od tego, że zetrę cebulę. Jak dasz najpierw cebulę do klusek, to te ziemniaki nie będą tak czarnieć, czy czernieć. Nie wiem, jak jest poprawnie, czarnieć, czernieć. Ciemnieć. Ciemnieć, o właśnie, końskim targiem pójdziemy na ciemnieć. Dobrze, także ścieram najpierw cebulę, wszystko trę na tych tutaj oczkach drobnych.
Jak masz maszynkę elektryczną czy robota kuchennego, możesz to zrobić robotem kuchennym, ale mi się nie chce brudzić tej maszyny, bo później więcej czasu na mycie jej zajmuje, jak to wszystko warte. Tutaj bardzo szybko zrobić krótki takie ziemniaczane do zupy. I teraz ziemniaki na tych samych oczkach też, na tych samych co cebulach. Teraz ziemniaki starte troszkę przecedzę, w sensie, że wodę odsączę od tych ziemniaków. Tak niedużo, trochę tylko, bo ta skrobia też jest potrzebna. O, tak wystarczy. Reszta skrobi jest potrzebna. Teraz dodaję dwa jajka. Łyżeczkę soli, no i mąka. Mąka, no to już w zależności po prostu, ciasto musi być no odpowiednie, ja pokażę jakie, jak sprawdzić, czy jest dobre. I teraz wyrabiamy ciasto. Dałem trzy takie łyżki mąki, teraz jeszcze dołożę dwie. Ciasto jest za luźne. Zobaczcie, w trakcie jak się gotuje zupa, to w ciągu tej pół godziny spokojnie można zrobić kluski ziemniaczane do tej zupy. I ten czas nam nie ucieka, nie marnujemy go. Dobra organizacja pracy. Tak, jeszcze moim zdaniem trzeba dołożyć przynajmniej łyżkę mąki. Ciasto musi zrobić się takie trochę elastyczne. Ale najbardziej będzie wiadomo, czy jest dobre, tak, jak będziemy rzucać na wodę, nie? Tak, dokładnie tak. Miałem to właśnie powiedzieć. Dobrze, teraz trzeba poczekać, aż się woda zacznie gotować i będziemy rzucać kluski na wodę. Dobrze, zobaczcie, tutaj woda się już gotuje. Pierwsze co to moczę łyżkę w tym wrzątku, w którym będę gotował i kładę pierwsze kluski. Zobaczymy w taki sposób właśnie, czy ciasto jest wystarczająco dobre, czy nie. Kluseczki kładziemy małe. O, widać, że tu widać, że wypływają takie jeszcze, ale ja takie już zostawię. Zobaczcie, tu kluseczki małe się robią, trochę tam pozostaje, ale takie są ok. Już więcej, bo za mało ciasto widać. Już więcej tych kluseczek. Tak, jak dam więcej mąki, to będą za bardzo ścisłe, a tu widać, że naprawdę ładne kluski wyjdą. Idealne do zupy. Także kładziemy całe ciasto. Muszą być małe. Kluski się już ugotowały, zobaczcie. Teraz ja wyjmuję je na zimną wodę i przelewam jeszcze zimną wodę. Moja zupa grzybowa już dochodzi, grzybki są już miękkie. Sprawdzałem, musicie mi na słowo wierzyć. I teraz dolewam zakwas. Teraz dolewam zakwas z kapusty. Nie dolewam całego, żeby też kwaśność, ale myślę, że kwaśność należy w taki sposób właśnie sprawdzać. Wlewamy część.
Jak jest za mało, to wlewam resztę po prostu. Jest odpowiednio kwaśne, ale ja te proporcje już mam po prostu wyrobione. Wy musicie po prostu sami sobie dopasować proporcje. Według własnego smaku. Tak, według własnego smaku i uznania. Łyżeczka mała soli starczy. Ja dam jeszcze świeżo dostarty pieprz z moździerza. Jak jest sól, to musi być i pieprz. Jak jest pieprz, to musi być i sól. I teraz doprowadzam do wrzenia i gotuję to jakieś 4-5 minut, nie więcej. Więcej nie trzeba. I powiem, co dalej. Zupa jest gotowa, dosmakowana. Wyłączam teraz grzanie. Możesz dać tu jeszcze zawiesinę mączną. No ja nie lubię. Ja generalnie po prostu lubię dać tylko śmietanę i ja daję śmietankę, więc nie trzeba jej rozrabiać z zupą. W sensie, że osobno można dać bezpośrednio śmietankę. Jest 18%, ona się nie zważy. I tak przygotowana zupa jest idealna na Wigilię. Jeszcze brakuje czegoś zielonego. Teraz na koniec jeszcze wsypuję natkę pietruszki posiekaną. Ja akurat siekam i zamrażam, więc daję tą mrożoną, a można dać po prostu świeżą oczywiście. I tak przygotowana zupa jest naprawdę idealna na wigilijny stół. Sprawdźmy, jak ten rarytas smakuje z kluskami. Naprawdę, dla mnie jest idealnie kwaśna, kluski są wystarczająco słone. Taki posiłek do kolacji wigilijnej, taka zupka pasuje idealnie. Dajcie znać, czy znacie ten przepis, czy w waszych rejonach też jest zupa grzybowa robiona, czy tylko barsz z uszkami, czy barsz z pasztecikiem i zupa owocowa może, tak jak u nas w Kujawsko-Pomorskim. W filmie pokażę, jak oczyścić karpia, jak go wyporcjować i jak go zrobić w tradycyjny, najprostszy sposób. Tak, żeby po prostu smakował każdemu. Przejdziemy teraz do zlewu i tam ja oczyszczę tego karpia. Pokażę, jak pozbyć się tych tłustych łusek, jak pozbyć się tego śluzu, bo niestety karp ma taki, jest bardzo śliską rybą i ma taki śluz, ale ja powiem, jak to zrobić. Także przejdziemy teraz do zlewu. W pierwszej kolejności muszę tego karpia umyć w środku. Dobrze pozbawić się tych grzyb i wszystkich całej krwi po prostu. Ja karpia mam już wypatroszonego, także nie ma tutaj tego środka. Głowy na razie nie odcinam, dlatego że z tą głową będzie mi łatwiej go trzymać, bo naprawdę karp jest bardzo śliską rybą. I teraz jak pozbywamy się łusek? Odwrotną stroną noża po prostu musimy tak delikatnie skrobać. No karp ma to do siebie, że po prostu no, ma bardzo duże i twarde łuski. Nie ma ich dużo, no ale niestety ma. Tutaj na dole przy płetwach też. Teraz bierzemy się za drugą stronę. Ważne jest, żeby robić to odwrotną stroną noża, żeby nie uszkodzić po prostu skóry, nie pokaleczyć tej ryby.
Mam już karpia obranego. Teraz go wyporcjuję. Najpierw trzeba się pozbyć głowy. Pozbywam się głowy, płetw. Jak masz nożyczki takie kuchenne, to możesz to nożyczkami po prostu powcinać. Ja mam takie zwykłe, one chyba nie bardzo się nadają, więc zrobię to nożem. Przy czym pamiętajcie, żeby uważać na ości, bo są naprawdę bardzo ostre ości karpia. Są twarde i ostre. Dobra, mamy z jednej strony, teraz z drugiej strony. Ogon też odcinam. I teraz można zrobić płaty, czyli można po prostu wyporcjować tak, albo zrobić dzwonki. Ja wolę dzwonki, więc będę kroił na jakieś 2-2,5 cm porcje. Możesz pokazać, jak ukroisz? A, okej. Okay. Proszę, na takiej wielkości porcje. I można je wtedy tutaj jeszcze przy ości po prostu takie zrobić mniejsze połówki, ale ja wolę naprawdę dzwonki. Tutaj tą płetwę grzbietową też odetnę, bo ona mi przeszkadza po prostu w porcjowaniu. Teraz tego karpia pójdę jeszcze raz umyć dobrze. Ja mam karpia swojego już umytego, wyczyszczonego. Teraz zrobię taki swój myk po prostu, który pozbędzie go tego zapachu i nada smaku. Muszę wycisnąć do tego sok z jednej cytryny. No to tak w zależności, czy ma dużo soku cytryna, czy mało. Ja potrzebuję dobrze skropić tą rybę cytryną. O, z jednej będzie akurat. Tu mam sok z cytryny i sól. I teraz na tą rybę ja dam 3 łyżki soli. Łyżeczki, o. I dam ten sok z cytryny i to wszystko muszę wetrzeć po prostu w tą rybę. I tak odstawiam na jakieś, na jakąś dobrą godzinę. Teraz to muszę stretch folią ładnie zamknąć i tak odkładam na jakąś godzinę do lodówki. Także ja widzę się z Państwem za godzinę, a u Was to będzie dosłownie sekunda. U mnie minęła godzina, także ja już karpia wyjmuję. Teraz trzeba go osuszyć. Z tej cytryny nie płuczemy. Po prostu tylko trzeba osuszyć teraz ręcznikiem papierowym. Dokładnie. Naprawdę dokładnie to trzeba zrobić. To nie będzie nam strzelało na patelni. Cytryna ładnie w miąsko wsiąkła. Teraz przygotuję panierkę, dam 3-4 łyżki mąki pszennej i 4 łyżki bułki tartej. Raz, dwa, trzy, cztery. Także ja to robię pół na pół. Rybę teraz przytrawiam, bo to, że była w soli, to nic nie znaczy. Ja jeszcze to wszystko opruszę pieprzem czarnym. A może tutaj przełożę na pół misek. Nie wiem, czy widać lepiej, tak? Teraz lepiej? Tak? Dobrze. Przełożę tu na pół misek i świeżo roztarty pieprz.
jeszcze łyżeczkę soli i to wszystko dokładnie teraz wetrę w tą rybę. Uwaga na ostre ości. Teraz można się brać za panierowanie. Dokładnie wciskamy to w rybę, tą panierkę. Ja w międzyczasie teraz może nastawię już patelnię, niech się rozgrzewa. Patelnię nastawiam na grzanie, tak jak mam maksymalnie 9. Na patelnię teraz daję tłuszcz roślinny, olej rzepakowy. Dam go trochę więcej, dlatego że no ryba musi być w głębokim tłuszczu, ale też nie bez przesady. Bo jak jeszcze położymy rybę, to ten olej się podniesie. Chwilę niech się podgrzeje i będziemy kłaść rybę. Tłuszcz jest już odpowiedni, zaraz się widać, że o, tak można sprawdzić, czy jest ok. Można tam dzwonki właśnie ładnie poukładać, jeden w drugi. Na raz wszystko się nie zmieści, chyba że... Nie, nie zmieści się na raz, nie ma sensu. I teraz tak jakieś 5 minut z jednej strony i później przewracamy na drugą stronę i na drugiej stronie 3-4 minuty i na pewno będzie już ok. Ja mojego karpia już mogę śmiało przełożyć na drugą stronę. O, proszę, jak jest ładnie zarumieniony. Karp jest bardzo kruchą rybą, także trzeba uważać, żeby nie pokruszyć. I teraz taka jeszcze uwaga, jak smażysz trochę szybciej, i chcesz później tą rybę w piekarniku trzymać, bo rodzina przyjedzie później po prostu, bo Wigilia to taki rodzinny wieczór, to warto posmarować brytwankę, czy to naczynie, na którym będziesz miał tego karpia w piekarniku, po prostu masełkiem. Posmaruj, wysmaruj masłem i do piekarnika można włożyć na 100 stopni i do nawet tak, do podgrzania, czy do trzymania temperatury, ale to masło to spowoduje, że ta ryba się nie wysuszy za bardzo. Ja karpia już pierwszą część zdejmuję, jest gotowe. O, zobaczcie, jak ładnie jest spieczony brązowiutki. Teraz odkładam na ręcznik papierowy, żeby ociekł z tego tłuszczu. Ład, filet łososia i go zgrillujemy. Zgrillujemy go i zrobimy sosem porowym. Od czego zaczynamy? No ja zacząłem od tego, że umyłem, ładnie tutaj łuski wszystkie usunąłem, czyli jest oczyszczony, jest osuszony łosoś. Teraz go przyprawimy najpierw. Ja łososia do grillowania daję tylko sól i to tak musimy zrobić najlepiej, proponuję to rękoma, nie jakoś łyżką dziwnie, żeby nie przesadzić z tą solą. Ja daję tylko pieprz cytrynowy. To jest taki specjalny pieprz i on jest idealny właśnie do ryby. I ten pieprz cytrynowy i sól i to naprawdę wystarczy do łososia. No, dlatego, że ja będę go robił w sosie porowym. To ten sos też jeszcze da smak. Ale nawet jak tylko zgrylować, to też jest dobra wskazówka. Tak, jest idealny naprawdę pieprz cytrynowy i sól to jest idealna przyprawa. Według mnie i w mojej kuchni, podkreślam, w mojej kuchni, bo są różne przepisy, jest idealna do łososia, do grillowania. Tak jak nazywa się ten kanał Domowa Kuchnia. Nasza Domowa Kuchnia. Tak. I teraz go porcjujemy. My robimy to na w miarę małe kawałki, dlatego tak, że różne osoby będą to... Mamy uroczystość w domu, więc będą różne rzeczy, nie tylko łosoś. I to trzeba po prostu wszystkiego wtedy posmakować. Jak robisz to sobie tylko na obiad i wiesz, jakie porcje lubisz, to takie sobie pokrój. Ale na imprezy sugerujemy małe porcje, dlatego że ludzie, którym by nie smakowała taka ryba, nie zmarnują ci
dużej porcji. Tak, nie smakują jedzenia, to prawda. Jak nie smakuje, to zostawią ci kawałek, a nie dużą porcję. Patelnia grillowa jest już nagrzana. Będziemy grillować właśnie na takiej patelni. I kładziemy łososia. Tak 3 minuty z każdej ze stron. Łosoś jest bardzo delikatną rybą, więc nie potrzebuje naprawdę długo być grillowany. Ważne jest, żeby patelnia była mocno rozgrzana. On wtedy złapie, wtedy odejdzie ładnie, nie będzie się przyklejał. Łosoś jest z jednej strony już zrobiony. Zobaczcie, teraz dajemy na drugą stronę. Tak około 4 minut była jedna strona, nie? Nie, zobaczymy, może skóra odejdzie, może nie odejdzie. Ale... się przykleje. Ała. Tak, łosoś jest już grillowany. Sos porowy dlaczego? Dlatego, że pasuje prawie do każdej potrawy. Ja potrzebuję go do ryby, ale jest świetny również do kurczaka. Jest bardzo taki aromatyczny, intensywny. Ma smak, zapach, więc pasuje też do schabu, do ryby, do kurczaka. Zapraszam. Pokroimy por. Po tym jak pokroimy por, trzeba go dobrze umyć, dlatego że w tej części jest dużo piachu i wtedy to może trzeszczeć w zębach, a to nic przyjemnego. I pomyli się, że to pieprz. Tak. Dajemy, ja daję olej z oliwek na patelnię. Może dać jakikolwiek olej roślinny po prostu, najlepiej rzepakowy. Na oliwę z oliwek dajemy wtedy por i musimy go podsmażyć. Musimy go podsmażyć. Ale nie spalić. Nie spalić, on może tylko trochę zeszklić, tak żeby puścił aroma. Dajemy pieprz z solą, jedną łyżeczkę. Teraz dokładamy masło, bo por już jest zeszklony ładnie. Ile tego masła? Ja tak na oko nie wiem. Taki plasterek o. I na to wszystko dokładamy teraz, już jak masło się rozpuści, dokładamy śmietanę. 400 ml. I to wszystko musimy teraz gotować, aż woda się odparuje. Spróbujmy, czy sos jest dobry. No według mnie troszkę pieprzu, soli jeszcze. Taką łyżeczkę jeszcze dajmy. Wymieszajmy dobrze. I teraz zostało nam tylko zagęścić ten sos. Ja daję po prostu gęsty taki jogurt naturalny. Tutaj dajmy 2 łyżki, 3 może o. I on nam zagęści wystarczająco. Tak, łosoś jest już zgrillowany. I teraz odkładamy go na sos i tak będziemy podgrzewać na sosie. I dajemy następne porcje. Tak, proszę bardzo. I tutaj łosoś jest już w sosie. W taki sposób on po prostu jeszcze dojdzie w tym sosie. Będziemy podgrzewać, to on fajnie dojdzie, nasiąknie tym sosem i będzie smaczny. Ja naprawdę śledzika w sosie śmietanowym. I to będzie sos śmietanowy z jabłuszkiem, z marchewką, z cebulką. Wyjątkowy smak, naprawdę gorąco polecam. Coś pysznego i bardzo szybki obiad. Tu mam śledzia Matyjasa. Go namoczyłem, 2 godziny moczył się w wodzie, obmyłem. Mamy te warzywka, marchewkę, jabłuszko, śmietanę. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, żeby zetrzeć te warzywka na tarce. Jabłko ścieramy na dużych oczkach. Jabłko mamy starte, teraz trzemy marchewkę, ale marchewkę zetrzemy na drobniejszych oczkach. Słuchajcie, ten przepis, nauczyłem się go, już go znam tak długo prawie jak żyję, bo nauczyłem się od swojej mamy. I po prostu tak mi to zostało w głowie, tak dobre te śledzie były, że go już przez te 30 lat dorosłego życia cały czas z niego korzystam. Mamy już marchewkę, jabłko starte, teraz cebulę. Cebulę znowu na tych większych oczkach trzeba zetrzeć. A na tych małych byśmy się po prostu zamęczyli. A to chodzi o to, żeby tylko ten smak trochę dało. Proszę bardzo. I zaraz będziemy mieli coś, co jest bardzo szybki posiłek, słuchajcie. Z czym można podawać takiego śledzia? No tylko z ziemniakami chyba, co? Najlepiej z ziemniakami, tak. No ale to smakuje tak, nawet sam śledzik, tak o, z bułkę wziąć, czy chlebek, żadnej surówki, to już nie potrzeba, bo wszystko jest w tym sosie śmietanowym. Słuchajcie, to już mamy zrobione. Teraz dołożymy do tego śledzika. Śledzika najpierw troszeczkę ja go obsuszę z tej wody. Śledzie często są bardzo słone, więc przed pokrojeniem należałoby chyba sprawdzić, czy się dobrze już wymoczyło od soli, nie? Tak, można. Można, ale po prostu nie solimy śmietany, nie dajemy już soli później. O.
tej wody obsuszyliśmy ładnie. I teraz to wszystko możemy tak w całości, ale ja nie lubię takich długich, przekroimy na pół, na mniejsze kawałki te śledzie. Dołożymy tutaj na śmietanę kremową, 30%. Zalewamy tą śmietanką. Tak, to mamy wymieszane. Teraz musimy zobaczyć, ile tej cytryny, bo to też z tym jest różnie. Jedni lubią bardziej kwaśne, inni mniej kwaśne. A cytryna też pozwoli nam, żeby zagęścić tą śmietanę, tak, ten kwas. Dolewamy teraz ten kwasek z cytryny, mieszając, tak? I tutaj musimy wysmakować, czy więcej, czy mniej. Mamy ta cytryna, już widać, że ta śmietana trochę zgęstniała. Dajmy teraz na tyle, ja daję tak dwie takie płaskie łyżeczki do kawy. Mamy do herbaty, jak kto woli. O, i to wszystko nam spowoduje, że ten sos śmietanowy zgęstnieje. Dobrze wymieszajmy. Sos jeszcze jest troszeczkę za mało kwaśny, ale on dopiero jeszcze będzie smakował tak godzinę po przygotowaniu. To wszystko przejdzie razem z sosem. Wszystko przejdzie, ale uwierzcie mi, nawet teraz już jest pyszne. Dzisiaj Tobie pokażę, jak robimy pierogi. Pierogi z różnym farszem. Mogą być z kapustą i z grzybami, mogą być z twarogiem. My dzisiaj zrobimy pierogi takie wigilijne. I zaczniemy od ciasta. Co dajemy? Ja przygotowałam sobie kilogram mąki, wsypuję do blendera, do robota, ja tak to nazywam. Dodaję pół szklanki mleka, pół szklanki wody gazowanej, mineralnej wody gazowanej i szklankę wody ciepłej przegotowanej. Do tego jedno jajko, łyżkę stołową soli, łyżkę masła. Dobrze. I wszystko mieszamy. To będzie nam się mieszało jakieś 5 do 10 minut, aż ciasto się zrobi takie nielepkie. Natomiast, żeby ładnie odchodziło od palców. Jeżeli będzie za rzadkie, dodajemy troszeczkę mąki. Ale wrócimy za chwilę i zobaczymy, jak to ciasto będzie nam tutaj pracowało. Zobacz, ciasto jest idealne, nie przylega mi tutaj do palców, nic się nie klei. Ono będzie za chwilę jeszcze pół godzinki przerabiało się pod ściereczką, więc wyłączamy. Czyli po prostu musi postać w misce pod przykryciem, poczekać. Wyciągniemy i zostawimy na jakieś pół godzinki pod ściereczką. I widzimy się za pół godziny. Minęło pół godziny. Ciasto nasze przepracowało się już, wyrobiło jakby samo. Chyba ta woda mineralna gazowana trochę tutaj daje tych odpowiednich właściwości. Posypiemy trochę blat kuchenny. Ja akurat mam taki dosyć wygodny. Możemy sobie jeszcze to ciasto troszeczkę przerobić, jak masz taką ochotę. Dodać własnej tutaj energii i podzielić je na trzy części. Ja sobie to dzielę, dlatego że później lepiej się to ciasto wałkuje. Robię na trzy części. Układam je w ten sposób, jeszcze przerabiam i odkładam na bok. I kolejna część również ląduje. Pamiętaj, że mąka musi być położona odpowiednio na stole, żeby się nie przykleiło. A jedną część rozpracujemy teraz na pierogi do farszu. Pamiętaj, żeby nie żałować mąki na wałek, żeby się to nie kleiło. Ja Ci troszeczkę rozwałkuję. Nie wiem, czy słyszysz, jak bąbluje trochę to ciasto dzięki tej wodzie mineralnej. Pierogi nie będą się kleić, jak będziemy je gotować. Ja akurat robię dosyć cienko, bo takie akurat lubię, ale jak Ty chcesz grubość,
Możesz zrobić grubsze, tylko... Po prostu mniej rozwałkować. Mniej rozwałkować. Ja lubię bardziej, skupiam się na farszu niż na samym cieście, bo i tak będzie tego sporo. Czyli jak przyjedziesz tak dłonią, że będzie nie wiem ile co milimetrów to ma być. I teraz robimy sobie, słuchajcie, takie kółeczka. Ja mam taką odpowiednią miarkę, bo lubimy takie większe trochę pierogi. I co robimy? Moczysz trochę w mące, żeby się nie przykleiło do ciasta. I najeżdżasz i robisz takie kuleczki. Może nie za każdym razem kółeczka. O, pobawimy się trochę w kółeczka. Można też zaopatrzyć takie plastikowe od razu, które kleją nam pierogi. Natomiast ja kiedyś to miałam chyba kilka razy, ale nie wychodziło mi to po prostu. Połamały się te specjalne maszynki do robienia pierogów. Natomiast szklanka, tak, bardzo delikatna. Szklanka zawsze jest jakaś pod ręką. Ja akurat taki rozmiar sobie wybrałam. Ty możesz sobie robić mniejsze, większe, jakie tylko chcesz. Przystawię sobie tutaj trochę, bo faktycznie jest tutaj mi wygodniej na te kuleczki. I teraz układam sobie na blacie, podsypuję mąką i układam sobie te kółeczka nasze kochane. Aha, czyli co wytniesz, to na mąkę najlepiej położyć. Tak, tak, żeby się to nie kleiło. Natomiast co robimy z tą częścią, słuchajcie? Z tą częścią odkładamy to na bok. Jeżeli Wam zabraknie ciasta, to jeszcze z tego przerobimy. Natomiast jeżeli nie zabraknie ciasta do farszu, to ja po prostu to wyrzucam. Ale na wszelki wypadek... Jak farsz zostaje, to wtedy można to wykorzystać po prostu. I teraz ciasto na pierogi mamy gotowe. Zaraz to dokończę jeszcze raz. A za chwilę Tobie pokażę, jak zabijać pierogi i jak kształtować te pierogi i z jakim farszem. Witam po przerwie. Ciasto na pierogi mamy już zrobione, rozwałkowane i ładne. Kółka już czekają na farsz. I teraz robimy farsz. Ja robię pierogi z twarogiem, dlatego że dzieci bardzo lubią i na Wigilię nie może ich zabraknąć. Do tego przepisu na 1 kg ciasta robię połowę z twarogiem, połowę robię z kapustą i z grzybami. Teraz Tobie pokażę, jak jest z twarogiem. 450 g półtłustego twarogu akurat, ja taki sobie wybrałam. Cukier waniliowy, 2 łyżki cukru zwykłego. Cukru jedna torebka, tak? Taka paczuszka. Waniliowy, tak, tak. I 2 żółtka. To mi się rozleciało, ale to nie szkodzi, bo to wszystko i tak się tutaj wybełta, jak to się mówi. I robimy po prostu farsz. A, że się sprawnie idzie takie. Tak. Najlepiej jest rękoma, ale już tutaj na potrzeby filmu oczywiście staram się. Oj, tylko wnuku tego nie mów. No właśnie, bo by nie jadły, więc robimy to prawidłowo. 2 łyżki cukru na tyle twarogu jest naprawdę słodko. Gdy ty lubisz bardzo, bardzo słodkie lub mniej, to sobie po prostu dozuj. Dobra, zabieramy się teraz za robienie farszu. Jak to nakładamy? Ja tak około jednej łyżeczki nakładam farszu, zawijam, sklejam tutaj te końcówki. Zobacz, sobie robię dłońmi, palcami mąkę i zawijam w takie ładne, zgrabne pierożki. Podsypujemy trochę mąką i możesz położyć sobie tu, zobacz. Jeden, drugi. Powoli pokaż. A powoli. Powoli, tak? Dobra. Powoli. To musi być ładnie sklejone. Tak. Ręka musi być w mące. O, widzisz, już mi się to zaczynało kleić, więc teraz szczyp, szczyp, szczyp. No ja dlatego za to się nie biorę, bo no, wymaga cierpliwość trzeba mieć. Wymaga to właśnie dużo cierpliwości. Dlatego niektóre dania robię w Home Food Kryger ja. Ale większość, głównym kucharzem jest pan Darek. Dobra. I teraz pokażę Ci, jak ja to zamrażam. Mam taką nie za bardzo dużą zamrażarkę akurat tutaj pod ręką, więc biorę płaski talerz, podsypuję mąką i będę układała cały talerz pierożków. Dookoła. I dwa w środek. Tak mi się akurat ładnie ułożą. Uważaj, żeby nie były posklejane, nie? Żeby się nie dotykały. Żeby się nie dotykały. I tak zamrażam. Zamrożone na następny dzień porcjuję sobie po prostu. A na górę też posypujesz? Nie. Na górę już bez mąki. Tylko od dołu. Tylko od dołu. Okay. No i co? Robimy dalej. Moje pierogi są zakończone. Wyszło około 30 pierogów, 27 chyba czy 28. Jeżeli masz kilka osób tylko na Wigilię, wiadomo, że tych dań jest więcej, więc możesz zrobić połowę, połowę możesz zamrozić. Mi oczywiście one przydadzą się wszystkie, bo mam dużą rodzinę. No i co? I na tym skończymy ten filmik. Powiem Ci tylko, bo zamrażam to teraz do zamrażarki i dopiero po kilku dniach będę gotowała we wrzątku i osolonej wodzie. Czyli wrzucasz to wrzątku? Wrzucam do wrzątku pierogi. Osolonego wrzątku. Tak, zmniejszam wtedy ogień, zmniejszam płomień. Jak po wrzuceniu, jak się zaczynają gotować i wypłyną, to jeszcze 2-3 minuty muszą na wolniejszym ogniu
aż wypłyną i wtedy możesz gotowe podawać. Ja podaję to ze śmietaną i jeszcze z cukrem, ze śmietaną, z cynamonem i z cukrem. O, super. Kapusta i grzyby. Pierwsze co, kroimy sobie cebulę. Ja potrzebuję do tego dwie cebule, 300 gram pieczarek i dwa razy tyle kapusty kiszonej, czyli 600 gram. Nieważne jak pokroisz cebulę, dlatego że później i tak wszystko trzeba zmielić jeszcze, więc może to być, mogą to być większe kawałki. Cebulę podsmażamy, później jak cebulka już się troszeczkę zeszkli, dodajemy pieczarki. Cebula jest już na patelni, już skwierczy nam. Teraz pokroimy pieczarki i dorzucimy do cebuli. Tak jak powiedziałam, nie musi być bardzo drobno, ale żeby nam było tak wygodnie. No powiedz coś, bo już widzę, że się wyrywasz. No nie, nie będę mówił, dobra. Tak to jest, jak dwóch kierowców jedzie samochodem i obydwoje mają prawo jazdy, prawda? No jak kierowca, to jest prawo jazdy. Kapustka już, kapustka. Cebulka się nam zeszkliła. Kapustka jeszcze czeka w swojej kolejce. Teraz dodajemy pieczarki. Posypiemy trochę solą, żeby szybko nam się tutaj zmniejszyły, obsmażyły. I wtedy dodamy jeszcze kapustę. Tak, to daje to, że szybciej się przesmaża, nie? Mhm. Szybciej wodę puszczę, no dobrze. Zobacz, już cebulka i pieczarki są przesmażone. Dodamy trochę pieprzu. Pieprz czarny zmielony, tak? Sól już była, tak, pomieszać. Wyparowała nam tutaj woda, pieczarek i dajemy kapustę. Dajemy kapustę i pod przykryciem niech jeszcze poddusi się, tak? Poddusi się. Wszystko później zmielimy po ostudzeniu, więc teraz niech się kapusta trochę poddusi. Zobacz, jak smakowicie to już wygląda. Jakieś przyprawy tu jeszcze idą, czy tak? Sól i pieprz. A to już było. No to tylko takie. A, nie więcej nic. No. Okej. Okay. Słuchajcie, ja już kończę. Tutaj mój farsz już jest praktycznie gotowy. Teraz go wystudzę i będziemy dalej mielić ten farsz. Natomiast chcę Ci zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja kapustę miałam własnej roboty, kiszoną i ona jest idealna dla nas. Nie jest kwaśna. Nie jest kwaśna. Natomiast jeżeli kupisz w sklepie i sprawdzisz i zobaczysz, że jest za kwaśna, to w pierwszej kolejności obgotuj tą kapustę, czyli wrzuć do wody 20-30 minut, obgotuj i wylej tą wodę. Odstąd, no. Nie będzie taka kwaśna. I dopiero wtedy w tej kolejności, tak jak ja tutaj robiłam, nie? Dobra, spotykamy się za chwilę, jak ostudzimy ten farsz. Farsz mamy trochę przestudzony i teraz go zmielimy. Po kolei załączamy maszynkę. Trochę zrobimy większe obroty. Przejmujcie się tym, że sok leci. Zajmiemy się tym później. Ja mam farsz już zmielony. On jest dla smaku, jest ok. Dla mojego smaku. Ty możesz sobie dodać soli lub pieprzu. Natomiast jest trochę za rzadki. Ja dodam ze dwie łyżki bułki tartej. Dlaczego bułka tarta, a nie jajko? Jajko gdybym dodała, to zobacz, ono by się, ten farsz stałby się jeszcze bardziej mokry i ciasto na pierogi mogłoby przesiąknąć tym mokrym. Natomiast bułka wchłania wodę. Ja więcej nie daję bułki. Bułka wchłania wodę, więc napęcznieje tą wodą, więc nie będzie mokre nasze ciasto. I zabieramy się, kochani, za formowanie pierogów. Teraz pokażę Ci, jak zrobić pieroga i ładnie go ukształtować. Nakładamy farsz. Zawijamy, sklejamy po brzegach. Pokazuję Ci dokładnie. Gdy Ci się palce kleją, pomóż sobie mąką. I lecimy taki zawijasik. I mamy ładnego pieroga.
To jest wersja dla bardziej zaawansowanych, o mogłabym tak powiedzieć, ale pokażę Ci teraz wersję dla początkujących. Bierzemy znowu kółeczko nasze, kładziemy na mąkę, do tego farsz. Zawijamy, zaklejamy tak jak poprzednim razem i teraz widelcem umoczonym w mąkę, żeby się nie kleiło, po prostu mamy takiego pieroga. I takiego pieroga najczęściej możesz spotkać w sklepie, bo to robi maszyna. Ma specjalne ząbki i tak po prostu to układa. Czyli bardzo prosta metoda na widelec i metoda na zabawę prawdziwego pieroga, czyli układamy go w ten sposób. Jest różnica. Fajny pomysł zrobić dwie wersje, kiedy mamy dwa różne farsze. Ja na przykład robię z twarogiem taki zawijany, a z kapustą i z grzybami robię widelcem. Na Wigilii jak najbardziej, dlatego że jest to danie postne. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować wieczarki, kapustę kiszoną. Ja używam swojej kapusty kiszonej, którą sam robiłem. Polecam filmik obejrzeć. Będziemy potrzebować cebulę, sól. Ja używam oliwy z oliwek. Można użyć, jeśli to nie ma być wegetariańskie, jeśli ma być normalne, można użyć smalcu. Można użyć oleju roślinnego. Ja używam oliwy z oliwek, dlatego jest to danie, może być to danie wegetariańskie. I dzisiaj mam makaron, to są kokardki. Normalnie do łazanek używamy makaronu łazanki. Ja dziś użyję kokardek, jest to bardzo sprawdzone, bardzo smaczne i ja lubię taki makaron. Ok, od czego zaczynamy? Zaczynamy od nastawienia wody na makaron. Tu podłączymy, mam już wodę nalaną. Podłączymy wodę, osolimy tą wodę. Spójrz na opakowaniu na makaronie, jak ugotować ten makaron, ile potrzeba, czy to 5 minut, czy 10, jak to zrobić od producenta. Wodę nastawiliśmy, teraz zajmiemy się cebulą. Pokroimy cebulkę, w międzyczasie jeszcze nastawię patelnię, niech się nagrzewa, a my pokroimy szybko i sprawnie cebulkę do łazanek. Najlepiej w kosteczkę. Patelnia jest już gorąca. Damy oliwę. Pamiętaj, żeby jak będziesz smażył na oliwie, żeby tej oliwy nie przegrzać. Ona ma być tak lekko podgrzana. Ja od razu zmniejszę tutaj palnik, żeby nie był na maksymalne grzanie. Dobrze, i niech ona się podgrzewa. Oliwa jest już podgrzana. Wrzucamy cebulkę. O, słychać, że się już zaczyna smażyć. I na wolnym ogniu po prostu musimy to zeszklić. Lekko osolimy, ona szybciej się zeszkli. Dobrze, pani podkręcimy troszeczkę. Dobrze, teraz będziemy kroić pieczarki. Tak, pieczarki na takie. One nie mogą być bardzo drobne, ale też takie duże do tych łazanek też, żeby nie były, to je rozdrobnimy. Cebulka już tak dochodzi. Teraz dorzucimy pieczarki rozdrobnione. Reszta. I ładnie wszystko wymieszajmy. Dajmy trochę pieprzu. Według uznania pieprz, też bardziej pierny, to można dać więcej, też mniej, to mniej. Całość przykryjmy i tak niech się smaży jakieś 5 minut. Tak, tutaj woda jeszcze chwilę. Tak, proszę nie zapomnij zamieszać tutaj tego wszystkiego, żeby się nie przypaliło. Po prostu zrób tak, żeby to ładnie było wszystko ok. I teraz zobacz, tu już się gotuje woda na makaron. Więc rzucimy makaron. Ja mam 500 gram, tak jak mówiłem, kokardek. Ty możesz użyć jak też łazanek, możesz też kokardek. Ja wolę taki makaron, jakoś tak bardziej smakuje. Po wrzuceniu zamieszaj. Pamiętaj, żeby woda była osolona. O długości, jak długo gotować makaron, przestań na opakowaniu. Tak, pieczarki już są ładnie podsmażone. Teraz do tego wszystkiego dorzucamy kapustę.
wszystko razem trzeba dokładnie wymieszać. I z tą kapustą jeszcze jakieś 10 minut trzeba to przesmażyć. Najlepiej pod przykryciem, niech to się ładnie udusi. Pamiętaj, że kapusta lubi dużo tłuszczu i żeby nie przesadzać z solą, dlatego że może być różnie. Jak kapusta będzie mocno kwaśna i słona, a ty dasz wcześniej za dużo soli, no to będziesz miał przesoloną. Dlatego proponuję na koniec dopiero doprawić do smaku z solą. Pamiętaj, żeby przemieszać, żeby się nie przypaliło, ale ma się kapustka udusić. Kapustka zaraz będzie dobra, bo już jest 10 minut, przytrzymajmy jeszcze 2-3 minutki pod przykryciem. Tu widzę, że makaron też już dochodzi, zaraz będzie dobry. Jeszcze chwilkę. Tak, makaron mamy już gotowy. Odlejemy, przekłuczemy zimną wodą, żeby delikatnie go zakartować, tak, zimną wodą. Makaron odsyćmy wodę dokładnie. Dajmy tu do garka z powrotem. Farsz mamy również gotowy. I dokładamy go do makaronu. Teraz wszystko tylko trzeba dobrze wymieszać. I mamy gotowy posiłek na jakieś 4, nawet 5 obiadków czy kolacji. Jak kto woli. Lub jako danie wigilijne. Danie wigilijne też może być. Zrobimy dzisiaj filet rybny. Filet rybny na dwa sposoby. Najprostsze z możliwych. Nie ma nic prostszego jak filet rybny na ten sposób, który dzisiaj pokażę jak zrobić. Co potrzebujemy? Oczywiście filet rybny. Potrzebujemy jajko, pieprz z solą, sól, pieprz cytrynowy, trochę mąki, trochę bułki tartej. Do roboty. Patelnia jest nastawiona. Zlejemy olej roślinny. Pamiętaj, że do smażenia używamy tylko oleju rzepakowego. Nie słonecznikowego. Słonecznikowy olej to jest tylko do surówek. Sałatek. Albo sałatek, tak. Co dalej? Patelnia się podgrzewa. Rozwijamy jajko. Trzeba to roztrzepać. Filet rybny wcześniej umyłem. Osuszyłem go. Teraz pieprz z solą. Mieszanka taka. 3 porcje soli, 1 porcja pieprzu. Pruszymy palcami, nie łyżką. Filet rybny. Z dwóch stron, ale palcami. Dlaczego nie łyżką? Dlatego, że można to przesolić bardzo prosto. I to się bardzo często zdarzało. Dlatego do takiego wniosku doszedłem, że bezpiecznie jest po prostu paluszkami. Pieprz solą z dwóch stron, delikatnie. Teraz bierzemy pieprz cytrynowy. Jest wszędzie dostępny, także nie ma problemu. To też tak delikatnie pruszymy z dwóch stron. Teraz pierwszy sposób to jest filet rybny obtaczany tylko w mące. I do smażenia. I tak? Od razu do smażenia, tak jest. Obtaczamy go. Jeden. Patelnia już jest wystarczająco, widać, że już się smaży. I po prostu kładziemy na tłuszcz ten filet. Zmniejszamy tutaj w skali od 9 do 0. Na 6, żeby nie chwalić. I bierzemy się teraz na drugi sposób. Obtaczamy rybę w mące. Dajemy do jajka. I teraz w bułce tartej. Musimy tak dobrze wgnieść tą bułkę. Daj znać, który sposób Tobie bardziej odpowiada. Czy ten w bułce tartej, czy ten w mące. Daj znać też w komentarzu, jakiego miasta nas oglądasz, albo kraju może. Jak te przepisy na tej stronie są dla Ciebie wartościowe. Daj lajka, zasubskrybuj kanał, będziesz na bieżąco z naszymi propozycjami. Przewracamy na drugą stronę. Tak jakieś 2-3 minuty z jednej strony, 2-3 minuty z drugiej strony i ryczka będzie gotowa. Podkręćmy jednak, bo jest trochę za mały ogień. A ta czeka w pogotowiu. Na ósemkę. Na kolejną. Kolejny rodzaj rybki. Tak. Rybka w mące już jest usmażona. Teraz zabieramy się za rybkę w panierce. I tak samo na tłuszcz. 2-3 minuty z jednej strony, 2-3 minuty z drugiej strony i rybka będzie gotowa.
Tak, rybka, proszę bardzo, jest gotowa. Możemy o troszeczkę cytrynki jeszcze dorzucić do tego, żeby rybka była ładniejsza, bo jak ja to mówię, najpierw jedzą oczy, dopiero później podniebienie. Zobaczcie, jak jest taka już zarumieniona ryba, to trzeba przerzucić wtedy. Bo ja tak mówię 200 minut, ale to jest różnie. Po prostu jak jest już tak zarumieniona bułka tarta, to znaczy, że rybę trzeba przewracać na drugą stronę. Rybka jest usmażona w panierce. Pamiętaj, że do smażenia ryby musi być trochę więcej tłuszczu jak zawsze, tak? Ta ryba musi być po prostu w tym tłuszczu, żeby patelnia nie była zbyt sucha. Zapraszam na taką, wiecie, pyszną tilapię. Zrobimy rybkę ze szpinakiem na masełku klarowanym, także będzie taka picobello. Od czego zaczynamy? Tu mam tilapię już umytą, obsuszyłem ją ręcznikiem papierowym. Teraz poproszę solą i pieprzem. Pieprz oczywiście świeżo rozsarty. Druga strona również. Druga strona dokładnie tak samo. Pieprz, sól. Tilapia jest bardzo smaczną rybą. Chudą. I teraz tak. Teraz daję ją delikatnie w mąkę. W międzyczasie podłączyłem patelnię, żeby się już nagrzała. Ja smażę na maśle klarowanym. Jak nie masz jeszcze masła zrobionego, nie wiesz jak zrobić, to zapraszam. Tutaj będziesz miał link z lewej strony u góry do tego, jak zrobić masło klarowane samemu w domu. Rybka już ładnie skwierczy, ładnie się smaży. Smażymy jakieś 3-4 minuty z jednej strony, później przewracamy na drugą stronę również 3-4 minuty. Na takim średnim ogniu. Rybka jest z jednej strony już gotowa. Przewracamy na drugą stronę. I teraz przygotujemy sos. Ja tu mam umyty szpinak, ale go trochę posiekam, bo będzie za duży. Do tego sosu potrzebuję rozdrobniony. Ryba jest już usmażona. Teraz rybkę zdejmuję, a na patelni ląduje szpinak. I na tym samym masełku smażę szpinak. Trochę pieprzu, trochę soli. Teraz pokroję czosnek. Można przez praskę, ale ja wolę taki posiekany nożem. I czosnek dokładam teraz na patelnię do szpinaku. Teraz kroję suszone pomidory. I te pomidory lądują na patelni też. I dokładam świeże koktajlowe pomidorki. Też kroję na połówki po prostu. Dokładam pomidory koktajlowe. I to wszystko teraz podlewam śmietaną 18%. Około 100 ml. Wszystkie składniki dokładnie będą podane w opisie. Tak, około 3-4 minut wystarczy. Rybę przekładam teraz tutaj do sosu. Pięknie wygląda. Tak, i smakuje naprawdę też tak. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że najpierw
obiorę buraka. Tak. Do buraków proponuję założyć rękawiczki. No bo niestety, ale bardzo, mają bardzo dużo właściwości prozdrowotnych, ale potrafią też rączki trochę wybrudzić. Można to usunąć później kwaskiem cytrynowym albo po prostu sokiem z cytryny, ale ja wolę rękawiczki założyć. O, proszę, burak obrany. Teraz obiorę seler. Warzywka mam obrane, teraz na grubych oczkach zetrę buraka. Teraz zetrę seler, też na grubych oczkach. Tak, seler mam starty, teraz biorę się za marchewkę. I marchewkę też na grubych oczkach. Słuchajcie, jeśli ktoś ma problemy żołądkowe i nie może takich grubych, takich surowych warzyw jeść, to proponuję wtedy na tych drobniejszych, na tych oczkach na przykład zetrzeć. Słuchajcie, jeśli ktoś ma problemy, że będzie na tych oczkach wtedy łatwo strawne. A no, ja wolę akurat na takich grubych, nie mam problemów żołądkowych, ale to bardziej do starszych osób właśnie. A no my jesteśmy jeszcze nie starszymi, tylko w średnim wieku, więc dajemy radę, ale w starszym wieku już naprawdę na tych drobniejszych oczkach po prostu trzeba zetrzeć. Teraz zrobię sos do surówki. Potrzebuję 30 ml oliwy. Tak, około. Sok z cytryny, z połowy cytryny. Przelewamy sos z cytryny, sok z cytryny, szczypta soli, szczypta pieprzu. Ja używam soli raczej do wszystkich potraw, nie jodowanej. No, według mnie jest dużo zdrowsza, także ja używam takiej, a tobie zostawiam wybór, jakie chcesz. Teraz dokładam łyżkę stołową miodu. Wszystko trzeba dobrze wymieszać. Do surówki dodaję świeżo posiekaną pietruszkę, natkę pietruszki. Teraz wymieszajmy wszystkie składniki. Wygląda pięknie, apetycznie. Naprawdę, słuchajcie, jest bomba witaminowa. Seler, burak, marchewka, natka pietruszki. Teraz wlewamy sos i wszystko dokładnie musimy połączyć. Bardzo dobre jest smaku. Tak. Ja to nagrywam cały czas. Teraz na górę posypuję ziarna słonecznika. I sezam, ziarna sezamu. I tak oto suróweczka jest gotowa do spożycia. Naprawdę super bomba witaminowa. Pasuje praktycznie do każdego dania. Suróweczkę możemy trzeć na tarce takiej ręcznej albo w robocie kuchennym, jeśli masz robot kuchenny, polecam. Dla mnie to jest po prostu szybciej umyć taką tarkę i zetrzeć, jak później tego robota. Także bierzmy się do roboty. Będziemy trzeć na małych oczkach. Taka drobna, proszę, zobacz. Marchewka jest starta. I teraz na tych grubszych oczkach tutaj zetrzemy jabłko. Jak chcesz, możesz obrać ze skórki. Ja nie obieram ze skórki. Po prostu tak. Ale razem. Umyte jest. Umyte jest, tak, tak, jest umyte. I na tych grubych oczkach.
Jabłuszko mamy starte. Teraz, żeby nam to wszystko nie ściemniało i żeby miało fajny smak, dodamy cytrynki. Odciśniemy pół cytryny. I dodajemy ten kwasek tutaj. Sok z cytryny. Tak, sok z cytryny. Dokładnie. Żeby nie mylić z kwaskiem cytrynowym, oczywiście też można. Łyżeczka cukru. Na tą ilość to jest wystarczająco, nawet za dużo, a nie będzie, ja lubię. I szczypta soli, tak naprawdę tylko na czubkach palców, nie za dużo soli. Sól jest potrzebna, ale nie w dużej ilości do organizmu. I teraz jest możliwość na trzy sposoby zrobienia tej surówki. Jednym ze sposobów jest tutaj połączyć to wszystko z oliwą z oliwek. Drugim sposobem możesz dać majonez. Trzecim możesz dać śmietanę. Wybór należy do Ciebie. Ja będę robił z oliwą z oliwek. I tak, nie za dużo tej oliwy i wszystko łączymy razem. Marchewka puści ładnie sok, także tego soku tu będzie dużo z marchewki. A my musimy to wszystko ładnie wymieszać. Suróweczka jest gotowa. Do obiadu zrobimy suróweczkę z kiszonej kapusty. To jest nasza. Sami robiliśmy kiszoną kapustę. Jak chcesz zobaczyć, jak to zrobić, to zapraszam na film. Jak zrobić kiszoną kapustę domowym sposobem. A ja zrobię surówkę z tej kiszonej kapusty. Wetrę cebulkę na grubych oczkach. Zetrę jabłko, ale ze skórką. Umyte wcześniej oczywiście. Tak, jabłko jest wcześniej umyte. Do surówki jeszcze pokroję zieloną pietruszkę. Daję łyżkę cukru, ja mam trzcinowy, oliwa i to wszystko teraz trzeba dobrze wymieszać, wszystko połączyć. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Do listy dołączony jest film instruktażowy do każdej pozycji i jak zrobić krok po kroku. Zobacz, jakie to proste. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Święta Bożego Narodzenia nie mogą się obyć bez makowca, a jak makowiec, to pojawia się pytanie, czy kupić, czy zrobić. I ja jestem za tą drugą opcją, żeby zrobić samemu. A jak? To zapraszam na film. Zapraszam na film, jak zrobić makowiec na cieście drożdżowym zwijany albo zawijany z gotowej masy makowej. Od czego zaczynamy? Teraz do ciepłego mleka, do letniego mleka wrzucam pół kostki drożdży, to będzie około 20 gram. Łyżkę mąki i takie małe do kawy dwie łyżki cukru. I to wszystko muszę teraz dobrze rozprowadzić. I taki rozczyn zostawiam do wyrośnięcia. To jest około 40 minut, pół godziny 40 minut maksymalnie. Drożdże powinny zacząć pracować i będziemy mogli robić dalej, ale w międzyczasie zrobię już ciasto. Ten rozczyn przykrywam ścierką i odstawiam w letnim miejscu. Moje drożdże już wyrosły tutaj, proszę zobaczyć jak ładnie. Teraz potrzebuję pół kilo mąki i tyle przesypuję. Potrzebuję dwie duże, no to będzie cztery takie małe łyżki do kawy cukru. Pół kostki masła i potrzebuję te drożdże. Wszystko przerzucam
wbijam dwa jajka. I teraz muszę wyrobić to ciasto dokładnie tak, żeby odchodziło od ręki. No i oczywiście zrobię to ręką. Dzisiaj ręką. Dzisiaj tak. Ciasto już jest porządnie ugniecione. Proszę zobaczyć, ładnie odchodzi od ręki. Teraz takich ciasto przykrywam ścierką i odkładam na jakieś pół godziny do wyrośnięcia. Myślę, że pół godziny w lodówce, oczywiście w lodówce pół godziny wystarczy. I widzimy się za pół godziny. Sprawdźmy, jak urosło ciasto. Proszę bardzo, ładnie urosło, więc bierzemy się dalej do pracy. Ja to ciasto podzielę na dwie części i wyjdą mi dwa makowce. Podsypię trochę mąki. I teraz muszę rozwałkować kształt prostokąta, tak żeby dobrze było rozprowadzić masę makową. To jest rozwałkowane. Teraz masę makową, mam 850 gram, ja ją podzielę na pół po prostu i zrobię z tego dwa makowce. Teraz trzeba równomiernie tą masę rozłożyć. Brzegi ciasta zostawiam wolne, dlatego że to trzeba ładnie wtedy zakleić. Taka cienka warstwa, tak? Tak. Chyba, że ktoś lubi bardzo dużo maku, tej masy makowej w środku, to można dać po prostu jedną całą porcję na jeden makowiec, ale to już według własnego uznania. To jest też kwestia później zawinięcia właśnie. Tak, tak, ja teraz będę zawijał. Musi być zawinięte dość ściśle. Tu brzegi zaklejam. Pokaż ten, pokaż. Mhm. I lekko spłaszczam. Teraz przekładam na papier do pieczenia ciasto i dwa razy zawijam, ale zostawiam około centymetra wolnego, tak żeby ciasto mogło urosnąć. O, i tu zostawiam miejsce takie, żeby to ciasto, jak urośnie, żeby nie pękło. I odkładam na blaszkę. Teraz zrobię lukier do makowca. Tu mam cukier puder, sok z cytryny. Dodaję do pudru. Bardziej gęsty potrzebuję ten lukier.
zobaczmy to dzieło sztuki. Tak, tak wygląda w środku. Musi wystygnąć. Jest jeszcze gorący, ale musi wystygnąć i na pewno będzie... Ale ślinka już leci. To jest domowy makowiec. Tak bez jest. Żadnych konserwantów, bez żadnych wypełniaczy. Także ta druga opcja wyboru, zrobić samemu, na pewno będzie lepsza, a tym sposobem będzie na pewno prościej. Jeśli jeszcze nie masz swojego przepisu, zachęcam, skorzystaj z tego. Ja zapraszam do następnego odcinka. W tym odcinku już dziękuję za oglądanie. Napisz w komentarzu, jak ci wyszedł makowiec. I do zobaczenia.